Dzień dobry. Konrad niebo z tej strony, firma Cenetic. O usłudze SharePoint mówiliśmy już sporo. Jest to sztandarowa usługa wchodząca w skład Office 365. Dzisiaj natomiast chciałbym Państwu powiedzieć o jednej nowości, którą ponownie wypuścił, wypuściła firma Microsoft, a mianowicie o dostępie do usługi SharePoint z aplikacji mobilnej. Posiadacze urządzeń, system operacyjnym Windows, iOS czy choćby Android będą mogli Pobrać aplikację SharePoint na swoje urządzenia oraz bezpośrednio z niej dostać się do tego, co dla nas najistotniejsze w ramach naszej organizacji, czy też w ramach grup, ponieważ przypomnijmy, witryny SharePoint możemy tworzyć również dla poszczególnych grup projektowych, grup osób, które mają z sobą współpracować. Także teraz już bezpośrednio z aplikacji mobilnej mamy dostęp do naszych dokumentów będących na SharePointie, do aplikacji zadań, czy do innych aplikacji, które tworzymy w ramach. Witryny. Także zachęcamy do tego, aby uprościć tę komunikację i oczywiście bezpośrednio już z urządzeń mobilnych mieć dostęp do tego, co w ramach danej grupy najważniejsze. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.